chcesz być najedzona, to naciśnij przycisk subskrybuj, a jeżeli nie chcesz przegapić żadnego pysznego filmiku, to naciśnij proszę dzwoneczek. Dzień dobry, witam Was smacznie w magdalenkowych frykasach. Kochani, dzisiaj będzie bardzo króciutko. Będzie pyszna surówka z selera, zwykłego selera, nie selera naciowego, tylko tego wielkiego, olbrzymiego. I mam nadzieję, że ona Wam przypadnie do gustu, spodoba się i zasmakujecie w niej, ponieważ seler jest bardzo zdrowy. Jabłko też będzie w tym selerze i pamiętajcie, że ja jabłka nie obieram. Ja dokładnie myję i tę skórkę też tartą na tarce dodaję do surówki i dzisiaj to będzie surówka, bo proszę pamiętać, że każda każda surówka jest sałatką, ale nie każda sałatka jest surówką i tym optymistycznym akcentem bardzo serdecznie Was zapraszam do mojego blatu kuchennego. To są sprawcy mojej dzisiejszej pysznej sałatki, surówki właściwie. To jest seler, a to jest jabłko, jakbyście nie wiedzieli. I teraz co? Muszę to wszystko poobierać. Voilà. No i teraz co? Wszystko jest umyte, wydrążone i w starciu tego wszystkiego pomoże mi mój przyjaciel Bosch. Proszę bardzo, pięknie już jest starte. I teraz tak, żeby ten seler i jabłko nie sciemniało, no bo nie będziemy natychmiast od razu jeść, tylko za jakiś czas, jak się reszta obiadu ugotuje, to ja to wszystko skropię niewielką ilością soku z cytryny bez pestek. Zamieszam. To jest taki sposób na to, żeby jabłko i seler nie zczerniały. Ale to pewnie wiecie. Zobaczcie, co ja tutaj mam. Ja tutaj mam własnej roboty majonez. No i tego majonezu niedużo, tak łyżkę, bo to i tak już jest samo w sobie bardzo soczyste. I dodam jeszcze taką niewielką łyżeczkę cukru. To jest u mnie podstawa do surówek. Sól, pieprz i cukier. A jak nie dodaję cukru, to dodaję miód. Albo jak dodaję miód, to już nie dodaję cukru. Ta nasza pracochłonna sałatka, proszę wycieczki, jest już gotowa. Jeszcze sprawdzę, czy coś muszą dodać. Delicious. O rany, nie mówi się z pełną buzią. No to cóż, zróbcie, bo to jest esencja witamin. Seler jest niesłychanie zdrowy, aromatyczny. I my tak go trochę, myślę, nie doceniamy. No to cóż, smacznego!